Gminnym Domu Kultury w Kościelcu rozpoczął się szósty ogólnopolski turniej szachowy o Mistrzostwo Gminy Kościelec. Do rozgrywek zgłosiło się 87 szachistów z całej Polski. Szanowni Państwo, witam serdecznie na szóstym ogólnopolskim turnieju szachowym o Mistrzostwo Gminy Kościelec. Są wśród nas wiceprezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu, pan Grzegorz Pietrzak. Wójt Gminy Kościelec, pan Dariusz Ostrowski. Sekretarz gminy, pan Krzysztof Nawrocki. Sędzia główny turnieju, pan Kamil Szatkowski. Sędzia pomocniczy turnieju, pani Marta Hanusek. Panie organizatorki, pani Ela Kujawa i pani Renata Pawłowska. Głównym organizatorem turnieju jest Uczniowski Klub Sportowy KPS Kiełbaska w Kościelcu. Współorganizatorami turnieju są Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, Gmina Kościelec. Przyjechaliście z różnych zakątków naszej ojczyzny, aby wspólnie spędzić kilka dni w naszym nowo wybudowanym Gminnym Domu Kultury. Te kilka dni, które spędzimy razem, to nie tylko rywalizacja na 64 polach. To również czas spotkań, rozmów i wspomnień, bo niektórych zawodników mamy zaszczyt gościć już po raz szósty. Życzę udanych partii i wielu pozytywnych emocji. Inicjatorem turnieju w Kościelcu jest pan Dariusz Ostrowski, wójt gminy Kościelec. Od 25 lat zachęca dzieci i młodzież do gry w szachy. Przy okazji wyjazdów na turnieje szachowe pokazuje im ciekawe zakątki Polski i wychowuje młode pokolenia, ucząc zdrowej rywalizacji. To właśnie dzięki niemu się dzisiaj spotkaliśmy. Szanowni Państwo, a ja również pragnę Państwa bardzo, bardzo serdecznie powitać na szóstym ogólnopolskim turnieju szachowym o Mistrzostwo Gminy Kościelec. Cieszę się, że Państwo przyjęliście zaproszenie. Mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni do samego końca i zadowoleni wyjedziecie już do swoich domów, klubów. Na pewno Państwo zastanawiacie się, dlaczego akurat dzisiaj jest wiceprezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Jest to człowiek, który mieszka na terenie naszej gminy, konkretnie w Straszkowie, ale również sponsoruje wszystkie kluby tutaj na terenie naszej gminy, a w tym UKS KKS Kiełbaska w Kościelcu. Jest to mój kolega, przyjaciel. Mistrzostwa trwać będą 5 dni. Szachiści swoje partie rozegrają systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.